kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święta Klara. W małym klasztorku sióstr ubogich klarysek pod Asyżem trwoga wielka, bo oto Saracyni, naród pogański, a okrutny, napadli na Asyż, paląc i rabując kościoły i klasztory. Przełożona klasztoru, święta Klara, leży złożona ciężką chorobą, więc nie wiedzą, co czynić, siostry zakonne. Zbiły się w gromadkę na chórze i modły gorące zanoszą do Boga, błagając o ratunek. Wrzaski dzikie, nieludzkie, szczęk broni dochodzi do ich uszu. To banda pogańska napadła już na klasztor i wdziera się na mur ogrodzenia. Jak kurczątka pod skrzydła matki, tak zakonnice zebrały się u łóżka swej świętobliwej przełożonej. Kazała im przynieść sobie puszkę z Przenajświętszym Sakramentem i podtrzymywana przez nie podeszła aż do furty klasztornej. Tu, cisnąc do piersi Przenajświętszy Sakrament, modliła się głośno. Nie wydawaj, Panie, w ręce dzikich zwierząt duszy wyznające Ciebie i strzeż służebnice Twoje, któreś drogą krwi Twojej odkupił. Siostry zakonne powtarzały za nią żarliwe słowa modlitwy. Ledwo przebrzmiały ostatnie błagania, gdy z puszki rozległo się: Ja was zawsze strzec będę. Obłok jasny spłynął na świętą Klarę i zakonnicę i otoczył je tak wielką światłością, że napastnicy, którzy znajdowali się na murze, porażeni zostali tym światłem i martwi pospadali na ziemię. Reszta uciekła w popłochu. Pogrom ominął klasztor.